Paweł, zaczęliśmy obóz przygotowawczy w Rado Resort w Woli Chorzelowskiej. Można powiedzieć, że tak od razu z grubej rury był już ten trening poranny na boisku. To była bardzo duża intensywność. No tak, od razu duża intensywność, no od tego są przygotowania i zazwyczaj obóz ten przygotowawczy, żeby trochę ciężej popracować, ale to jest nam na rękę, no niedługo zaczynamy, także jeszcze trochę ciężkiej pracy i myślę doszlifowywanie tych elementów, nad którymi pracujemy i będziemy gotowi. Po południu znowu to był trening motoryczny, siłownia, tak, też jeszcze trener Grudziński nie ma dla Was póki co litości. No jeszcze nie, także dzisiaj po południu trochę mocniejszy trening na siłowni, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jesteśmy przygotowani na to, także no po to przyjechaliśmy, żeby tu pracować, a nie się byczyć, chociaż warunki są idealne do tego i do tego. Na byczenie jeszcze przyjdzie czas. Obóz to też zawsze jest okazja do integracji grupy ludzi. W stali w naszej drużynie sporo się pozmieniało, jeśli chodzi o tą przerwę, także to też idealny moment i miejsce na to, żeby się jeszcze lepiej poznać. No dokładnie, zawsze takie zgrupowania są do tego idealnym miejscem. Można, czy to przy posiłkach, czy treningach, więcej czasu można spędzić razem. Odnowa biologiczna i tak dalej. Zabraliśmy do plecaka rozmówki polsko-hiszpańskie, także już powoli się szkolimy. Albo bardziej będziemy szkolić chłopaków, żeby po polsku mówili. Super, dziękuję w takim razie i widzimy się rano.